Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z moim nowym filmikiem. Ogólnie chcę jeszcze powiedzieć, że zakupiłam softboxy i się dopiero tego wszystkiego uczę, więc widzę już w podglądzie, że mam troszkę prześwietlone okulary, ale tu robiłam kilkanaście kombinacji i jak na razie nie wiem, jak to zniwelować. Pewnie się nie da, dlatego że no jednak tu mi te światło wali po okularach, tak jakby się odbija, więc chyba się tego nie da jakoś skorygować. Może znacie jakieś magiczne sposoby. Ogólnie dzisiaj w moim filmiku poruszymy temat historii mojej choroby, dlatego że w sumie Wam nie opowiedziałam, jak to było, jak się zaczęło to wszystko, ta moja cała choroba, czyli łysiny plackowate. Więc zaczynajmy. Ogólnie moja cała choroba, cała ta moja przygoda z nią zaczęła się, gdy miałam 11 lat. Pewnego dnia poszłam z mamą do fryzjera i po prostu fryzjerka pokazała mojej mamie, że robią mi się łyse placki. Po prostu moja mama była w szoku i nie wiedziała. Znaczy, myślę, że sobie nie zdawała sprawy, że mogę całkiem wyłysieć. Myślała, że może po prostu te placki zarosną. Ale ogólnie obydwoje byliśmy bardzo w szoku. Tato mój też po prostu nie wiedział, co się dzieje. Wszyscy byli w lekkim szoku. Poszliśmy do najbliższego dermatologa w mojej rodzinnej miejscowości i dermatolog stwierdził u mnie łysienie plackowate. Oczywiście dostałam jakieś magiczne wcierki, po prostu cudawianki, doustne witaminy, też lekarz chciał mnie napchać sterydami. Lekarz też mi zasugerował, że jak nie sterydy, to może hormony. Moja mama po prostu nie chciała o tym słyszeć i w sumie bardzo dobrze zrobiła, dlatego że to nie jest dobre rozwiązanie moim zdaniem. No i właśnie gdy ten pan dermatolog przepisał mi te magiczne wcierki, różne magiczne szampony itp., włosy mi dosłownie wyleciały w 2 miesiące. To był po prostu szok. Dla nas, dla mojej całej rodziny i najbliższych, właśnie dla mamy mojej, dla taty, to był szok. Szczególnie mama, jak sprzątała nasz dom, to po prostu wszędzie były moje włosy. Ja miałam bardzo gęste włosy, takie jak teraz mam właśnie perukę. Moje włosy były mega gęste, jeszcze miałam piękny rudy kolor, który teraz jest pożądany przez wszystkie dziewczyny, a ja właśnie miałam taki naturalny kolor. No i wszędzie się po prostu miotały te moje włosy. Nieprzyjemny widok. Pamiętam, kiedyś mama przez przypadek mnie pociągnęła za włosy, a w jej garści, w jej ręce została po prostu taka garść włosów, że stanęła i się popłakała. Jak sobie teraz to przypominam, to nie jest taki przyjemny temat. To były chyba najgorsze chwile takie w moim życiu. Ogólnie jestem taką osobą, że nie okazuję tego, że jest mi źle, że jest mi niedobrze, po prostu gdzieś coś duszę w sobie. Moja mama często płakała, wiadomo jak to każda matka, jak się coś dzieje dziecku. Ale ja ją pocieszałam i mówiłam, że będzie dobrze i że jakoś się to wszystko, że jakoś to wszystko się ułoży. Wiedziałam sama, że do końca nie będzie dobrze, dlatego że jak pójdę do szkoły, to wiecie, jakie dzieciaki są w szkole. Moja szkoła to był chyba najgorszy okres w moim życiu. Ogólnie miałam parę sytuacji, które tak jakoś mi się wgryzły te sytuacje w moją pamięć, że nie zapomnę tego do końca życia. Nie chcę tu po prostu opowiadać, jaka to ja byłam biedna i w ogóle, bo to nie o to chodzi.
bo też mam znajomych, którzy chorowali na łysiny plackowate, też właśnie w okresie szkolnym i po prostu całkiem inna była akceptacja uczniów do tej choroby. Ale powiem Wam szczerze, teraz dam taką radę dla mam, które mają dzieci chore na łysiny plackowate. Drogie mamusie, proszę Was, nie ukrywajcie tej choroby. Nie ukrywajcie choroby dziecka. To jest najgorsze, co może być. A właśnie moi rodzice, gdybym się teraz cofnęła parę lat wcześniej, to ja bym powiedziała mamie, żeby wszystkim powiedziała, na co ja choruję, że ja noszę perukę, że po prostu jestem no łysa. Pomimo, że moi rówieśnicy się domyślali, że właśnie wypadły mi włosy, że noszę chustkę, noszę perukę, to troszkę był taki dla mnie to temat tabu, dlatego że byłam małym dzieckiem po prostu i jakby mnie mama, moja mama jakby troszkę bardziej otwarcie o tym mówiła, to pewnie ja inaczej bym się też z tym oswajała, a dla mnie to był trochę temat tabu i ja nie potrafiłam o tym rozmawiać z nikim. Ale wracając właśnie do mojego leczenia, leczyłam się u chyba 10 dermatologów. Po prostu chyba w okręgu lubuskiego, tam gdzie mieszkałam, wszędzie jeździłam, gdzie się dało. Nikt nie miał na mnie pomysłu, że tak powiem. Nikt nie miał na mnie pomysłu, czemu mi te włosy nie dorastają, jaki jest problem. Przeszłam szereg badań, byłam w Centrum Zdrowia Dziecka. Wszystkie miałam badania po prostu jak w książeczce, jak zdrowe dziecko. Nikt nie wiedział, co mi jest, jak wyleczyć te moje schorzenie. Później gdzieś z moją mamą znaleźliśmy adres do homeopaty i leczyłam się takimi lekarstwami, w sensie były to takie kuleczki i brało się je pod język i po prostu one też polepszały moją odporność, bo też dużo osób mówiło mi, że łysienie plackowate jest też spowodowane tym, że mamy niską odporność. No różne były spekulacje. Chyba najlepszą rzeczą jest, że wszyscy myślą, że łysienie plackowate jest przez stres, a kto się dzisiaj nie stresuje? No, więc wszyscy byśmy byli chorzy na łysienie plackowate. Chyba, że jakiś ktoś przeżył mocny stres, to też inaczej, ale ja nic takiego nie przeżyłam. No i ogólnie właśnie się leczyłam tymi tableteczkami, kuleczkami, chyba z 3 lata. I lekarz również rozłożył ręce i powiedział, że nie ma na mnie pomysłu. Natomiast pewnego dnia w szkole mnie zaczepiła nauczycielka i powiedziała mi, że ma syna chorego na to samo schorzenie co ja. Znalazła jednego lekarza, który mieści się w Warszawie. Jeżeli ktoś będzie chciał adres, to oczywiście dam. I ten lekarz leczy lekiem DCP. Pewnie wiele osób, które chorują na łysiny plackowate, już wiedzą, co to jest lek DCP. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam już dokładnie, z czego on się składa, jakie w sobie ma te substancje, bo kiedyś się lekarza tego pytałam, co to jest tak właściwie, ale już nie pamiętam. I ogólnie to jest lek, który pobudza nasze mieszki włosowe. Po prostu podrażnia, wywołuje tak jakby moim zdaniem reakcję alergiczną. Tworzą się różne, zależy jakie jest stężenie też, ale ja bardzo dobrze reagowałam na ten lek i po prostu moja skóra była cała na głowie, była cała w bąblach. Dużo się nacierpiałam, bardzo dużo. Do tego lekarza jeździłam 4 lata i po 3 latach sprawił ten lekarz, że odrosły moje włosy.
Powiem Wam szczerze, że włosy nie były już takie gęste. Miałam wiele przerzedzeń, najbardziej tutaj na skroniach, po prostu tu tej części tak jakby nie miałam. Nie wiem, czym to było spowodowane. Po prostu nie chciała mi ta część tutaj odrosnąć po obu stronach. I różne miałam fryzury, wiele osób też się ze mnie śmiało, że czemu ja się właśnie tak czeszę, czemu nie inaczej. Ogólnie proces, w którym rosły moje włosy, był różny. Pierw miałam takie krótkie włosy zaczesywane w taki dziwny sposób. Ogólnie full lakieru też był używany przeze mnie cały czas lakier. Później zapuściłam włosy na takiego grzybka, takie gdzieś tutaj za uszy miałam. Już mi ta fryzura bardzo się podobała, chociaż dalej mnie tu denerwowało, że nie miałam włosków. A później moje włosy urosły do takiego stopnia, że miałam je gdzieś takie włoski, jak teraz mam właśnie perukę. Były to piękne włosy, pomimo że ja tu nie miałam tych włosków na skroniach i w okolicy. Ja po prostu byłam szczęśliwa, że ja mam włosy, że wow, w ogóle mi brwi odrosły. Miałam rzęsy. Rzęsy nie były takie gęste, ale były jakieś. Po prostu się cieszyłam, że w końcu mi się udało. W końcu będę mieć włosy. Już kombinowałam ogólnie, żeby je troszkę zagęścić, to chciałam sobie jakieś tu lekkie doczepy porobić, chociaż się też tego bałam, ponieważ to bardzo obciąża nasze włosy. Więc też się nad tym zastanawiałam, ale jeszcze do końca nie wiedziałam, czy to zrobię. No i swoimi włosami się tylko nacieszyłam ponad rok czasu. Gdzieś po 9 miesiącach, Boże, chrypkę dostałam, zaczęły mi wypadać brwi. Zaczęły mi się robić placki na brwiach. Ja już wiedziałam, że to nie będzie nic dobrego. Nie wiem, gdzieś w głębi duszy robiłam sobie nadzieję, że jednak włosy mi odrosną i znaczy zarosną się te placki i po prostu dalej będę mieć włosy. Ale niestety zaczęły się później też robić placki na głowie. Ja również cały czas się też leczyłam u tego lekarza. To nie tak, że ja przerwałam swoje leczenie. Ja cały czas kontynuowałam to wszystko. Przestałam reagować na ten lek również. Miałam różnorakie stężenia. Kompletnie przestałam reagować na ten lek. Nieraz jakieś reakcje się pojawiały, ale włosów nie było. Włosów nie było. Włosy wypadały. I to był wtedy dla mnie cios, ponieważ już się nastawiłam, że będę zdrowa, że zaczynam nowe życie. Też poznałam swojego obecnego narzeczonego w tamtym czasie. I dla niego również to był troszkę cios. On wiedział o mojej chorobie od samego początku, ale obydwoje to bardzo przeżyliśmy. Ja się dosłownie chciałam zamknąć w czterech ścianach. Jeszcze się uczyłam w szkole fryzjerskiej. To już w ogóle dla mnie... ja po prostu mam do dzisiaj lekki wstręt do włosów. No i jak się domyślacie, nie zamknęłam się w tych czterech ścianach. Ukończyłam swoją szkołę. Pod koniec trzeciej klasy już nosiłam perukę. Moja była szefowa mnie zgoliła. Nawet łzy nie uroniłam. Jakoś już później, w późniejszych etapach jakoś się z tym wszystkim już oswoiłam. No i po prostu wiedziałam, że będę musiała nosić perukę. I tak się właśnie skończyła moja historia, moje leczenie, moje różne przeżycia. Teraz jestem tu i Wam nagrywam o tym wszystkim otwarcie. I bardzo się cieszę z tego powodu, bo powinniśmy o tym rozmawiać. Nie tylko o mojej chorobie, ale o innych chorobach również. Dlatego, że widzę, że najczęściej kobiety, ale faceci też,
zamykają się w sobie, nie chcą poruszać kompletnie tego tematu. A moim zdaniem powinno się o tym rozmawiać. Też się leczyłam u psychologa, ale nie chcę tutaj wgłębiać się w ten temat. Jakby ktoś kiedyś chciał, żebym o tym powiedziała, jak przebiega takie leczenie, to może opowiem. Ale powiem wam, moi drodzy, że wcale nie pomógł mi ten psycholog. Po prostu warto się nastawić pozytywnie do życia i znaleźć wiele innych aspektów, które nas po prostu cieszą, radują. Wiele pozytywów też trzeba znaleźć w swojej chorobie. To też bardzo wam pomoże. No i ogólnie to by było na tyle dzisiaj. Troszkę się rozgadałam, troszkę wam opowiedziałam o mojej całej historii. Zapraszam was do oglądania dalszych moich filmików. Zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie. Będę wam bardzo za to wdzięczna. Trzymajcie się. Pa, pa!